Obecnie wystawa studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studenci wybrani spośród wielu z całego Wydziału Szkła Artystycznego i Ceramiki. I tak chciałabym przedstawić osoby. Proszę tutaj, proszę proszę. Tak według alfabetu. Joanna Kasperkiewicz. Małgorzata Mitka. Proszę Państwa, Wydział Szkła i Ceramiki. Dzisiaj przedstawiamy taką zbiorową wystawę, na której możemy zobaczyć i malarstwo, i trochę rysunków, i trochę witraży. Jak tutaj Państwo spojrzą, po mojej lewej stronie jest taki kącik zorganizowany w tematyce form szklanych. Jak widać, jest to formowane szkło i w hucie, i ręcznie, i element trzaskające klimaty, chyba coś w rodzaju burzy, tak? Tak. Jeszcze jedna pani, która przyjechała, pani Małgosia Mitka, studentka SP Wodogny, bo nie są symetryczne. Ja myślę, że panie dużo jeszcze o sobie powiedzą za chwilkę. Proszę. Proszę Państwa, więc wystawy, które będą przez jakiś czas na pewno jeszcze pokazywane w Jeleniej Górze, mają przede wszystkim na celu pokazać młodzież, która studiuje we Wrocławiu, z tym, że z uwagi na to, że ten mój kierunek, którym się zajmuję, jest związany ze szkłem, wszystkie studentki, które będą na tym terenie wystawiały swoje prace, są związane ze szkłem. Ta cała grupa, która tu pokazuje swoje prace, jest na kierunku szkło i ceramika, specjalność projektowanie szkła. Zbiór pewnych naszych prac niewielki. Temat 3 powstał dlatego, jako że nazwałyśmy się po prostu grupą szklanki i stwierdziłyśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie ująć to w dwie literki, które są jak 3. Myślę, że więcej pytań kierowanych proszę do nas bezpośrednio byłoby najlepiej. Nazywamy się szklankami, prawda, bo studiujemy szkło, tak? Mamy tam zajęcia z też szkła użytkowego i już też rok poprzedni zaczął nazywać nas po prostu tymi szklankami, tymi osobami, które nam się tym zajmują, i dlatego nimi jesteśmy już od pierwszego roku. No, myślę, że będziemy same dziewczęta w grupie. Mamy same dziewczyny, jesteśmy 11 samych dziewczyn, więc myślę, że już do końca, do 5 roku, jak to trwamy wszystkie, będziemy po prostu tymi szklankami takimi. No a żeby nie było też za długo, prawda, szklanki, to zostało samo jeszcze. Chodź na drugą stronę.